Ja jestem w tej chwili w miejscowości Zagórz, koło Sanoka, na drodze krajowej numer 28. Pojadę sobie tutaj, teraz tutaj w lewo na drogę 892. Tutaj chyba jest również dojazd do centrum, ale jest też ruiny klasztoru, jak i działający klasztor, nie wiem, jakiś tutaj chyba benedyktynów czy czegoś. Oczywiście te klasztory niespecjalnie mnie interesują, ale generalnie chciałbym się tutaj troszkę przejechać po mieście. Ustępujemy tutaj pieszemu. Już widzę gdzieś tam na horyzoncie przejazd kolejowy. W ogóle to będę chciał, tutaj jest dworzec po prawej stronie, więc będę sobie tam chciał tak czy tak podjechać. Zobaczcie, takimi dwoma łukami dojazd do no i chyba tutaj bym za chwilę wyjechał z miasta. Ja nie wiem, czy tutaj nie warto by sobie było skręcić na przykład w prawo się tutaj boczkami jakoś zawrócić. Myślę, że się to uda. Wjeżdżam w strefę ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Ulica Leśna. Że jest nieprzejezdna. Ale wygląda na to, że lepiej zawrócić. Ale moment. Ja tu sobie stanę. Jak widać, nawet nie wiedziałem, że podjeżdżam pod kompleks skoczni w Zagórzu. Fajnie, przypadkiem zupełnie tutaj trafiłem. Natomiast teraz spod tych skoczni, skoro już tutaj zwiedzam Zagórze, to chcę jechać tam, gdzie można powiedzieć napaliłem się na tą jazdę, czyli na dworzec. Oczywiście tutaj będę jechał w lewo. Jadę małka z lewej, z prawej droga jest za łuku. Trzeba uważać. Znowu przejazd kolejowy przede mną. Zaobserwować sobie przede wszystkim lewą stronę, bo to po lewej stronie piękne okazy tutaj sobie stoją na bocznicach. Tu będę skręcał w lewo. Piękny kościółek tutaj. Choć jak już mówiłem, nie jestem tu cerkiew.
nie jestem jakimś tam napaleńcem, jeżeli chodzi o obiekty sakralne. Nie wiem, czy tu bym nie wjechał. Tam chyba powinienem skręcić, jak wyjechał ten samochód. To wyjeżdżam spod stacji Zagórz, stacji, która lata świetności chyba ma już naprawdę za sobą. Natomiast stacji, która, jak widzieliśmy, ciągle jest użytkowana. Pociągi tutaj jeżdżą. Nawet jak widzieliście na zdjęciach, koleje śląskie tutaj dotarły. Podejrzewam, że jakiś skład pewnie przez tutejszą kolej zakupiony. Ja wyjeżdżam teraz spod dworca. Oczywiście muszę tutaj ustąpić wszystkim z prawej oraz z lewej strony. Jeszcze chyba tutaj pod fufcie się dało dojechać. Ale tu już nie będę go. A jest! Jeszcze sobie tutaj jest piękna lokomotywka, proszę bardzo, jak już jesteśmy przy kolei, to zobaczmy,
sobie, a objadę sobie tutaj parking wokoło. Znowu nakaz jest w prawo przy wyjeździe. Jak to się tutaj teraz poruszać? Aha, przez ten parking tutaj. I tutaj. I wyjeżdżam spod przychodni parkingu znowu w lewo. Czyli znowu prawej i lewej muszę ustąpić. Bardzo wąziutki przejazd na drugi pas, ten, który mam obowiązek zająć. I już mi się, zobaczcie, światła zmieniły. Mam zielone, jadę w lewo. I wyjeżdżam na wiadukt nad linią kolejową. Z powrotem jestem na drodze krajowej numer 28 i jadę w kierunku Sanoka.